Dzień dobry moi drodzy, przychodzę dzisiaj do Was z fajnym, wydaje mi się, fajną inicjatywą, ponieważ od samego początku, jak zaczynałem w ogóle tutaj tworzyć cokolwiek na YouTubie, to zależało mi, żeby dostać się do programu Community Contributora, żeby móc dawać Wam jakiekolwiek nagrody, bo jako Community Contributor mam przewidziany swój budżet, no i mogę go rozwijać, mogę go rozdawać według zaleceń Wargamingu, a Was, robiąc właśnie tego wszystkiego rodzaju giveaway'e. W tym miesiącu pomyślałem, że taki giveaway, ze względu na to, że mam naprawdę w tym, no, przez ostatnie, następne 3 miesiące mamy naprawdę bardzo duże budżety, to naprawdę wydaje mi się, że będą Wam się podobały po prostu te wszystkie konkursy. No i tutaj mam do Was od razu na samym wstępie taką małą rzecz. W tym miesiącu AppGallery przygotował dla nas nie tylko zniżki w postaci kuponów, ale również dostałem specjalny link, dzięki któremu dostaniecie 1 euro zniżki przy swoich kolejnych zakupach, więc jeśli chcecie odebrać ten kupon, to link do tego macie w opisie. Trzeba wejść, odebrać swój kupon i wszystko będzie tam działało. No a jeśli chodzi o samą ofertę AppGallery na czerwiec, to tutaj mamy tygodniowe kupony, które możemy odebrać. To są kupony zniżkowe, czyli przy dokonaniu zakupu za minimalną kwotę 22,50 bądź 4,90, tutaj albo 30, 180 albo 360, dostaniemy taką zniżkę. 4,50, 18, 8,50, 45, 90. To są kupony tygodniowe, to są kupony miesięczne. Możemy te kupony odebrać w bardzo prosty sposób. Klikamy sobie po prostu odbierz. Na naszym tym AppGallery kupon został przypisany. Możemy go sobie teraz aktywować i korzystać do woli. Jeśli macie więcej pytań, to zapraszam na Discorda AppGallery Polska. Tam na pewno wszystkiego się dowiecie. Jeśli chodzi o same szczegóły kampanii, to widzicie, że ja sobie tutaj wchodzę przez Blitza. Musicie też go mieć zainstalowanego na AppGallery. Najłatwiej to zrobić na emulatorze, bądź też na urządzeniu z Androidem. I wtedy, jeśli tutaj zainstalujecie Blitza, to będziecie mogli mieć dostęp do właśnie tych promocji. Także to tyle ode mnie. Dziękuję za cierpliwość i zapraszam do filmu. Ponieważ wiem, że dużo moich widzów skarży się na to, że nie ma kredytów, dlatego pomyślałem, że dam Wam wybór. Po prostu po tym filmie zapraszam Was do karty społeczności, tam będzie ankieta, ponieważ mogę Wam rozdać w ciągu tego miesiąca, do końca tego miesiąca, 6 czołgów 8 tieru, i do tego jeszcze 2 razy po 30 dni konta premium. Te czołgi to jest na przykład Astron Rex, Batchat Borask, Action X, Defender MK1, Gesor, Istrzy Defender, Kanonen Jagdpanzer, Obiekt 252U, no i T-54 First Prototype VK16801P. No i oczywiście jeszcze Emil 1951, ale ja tego czołgu nie lubię, więc ciężko mi go polecać. No i albo to, czyli albo 6 czołgów 8 tieru, albo 4 czołgi 10 tieru. 4 czołgi 10 tieru z listy Badger, Chieftain MK6, M60 albo VK9001P. Więc macie naprawdę bardzo, ale to bardzo solidne czołgi 10 tieru. Więc wybór pozostawiam Wam. Wydaje mi się, że to będzie najbardziej fair, ponieważ wiem, że dużo ludzi, dużo moich widzów skarży się, że nawet nie mają kredytów, żeby grać tymi 10 tierami, więc jeśli będzie Was większość, to możecie zadecydować, że w konkursie będą do wygrania 8 tiery po prostu, którymi będziecie mogli dobrze zarabiać na trybach jeszcze konto premium. Tak, zasady konkursu bardzo proste. W tym miesiącu postanowiłem, że będą nieco inne. Nie będziemy mieli żadnej losowości, po prostu, praktycznie żadnej. Po prostu w każdym filmie, w każdych 3 następnych filmach, czyli mamy tutaj jeden film, kolejne 3 filmy, będę umieszczał w środku filmu, w randomowych momentach po prostu, powiem Wam hasło konkursowe. Tych haseł będzie 4 i po prostu pierwsze osoby, które napiszą te hasło, poprawne te 4 hasła, wygrają. Więc wydaje mi się, że jest to naprawdę fair oferta, czyli aby wygrać, trzeba zostawić łapkę w górę pod każdym filmikiem, oczywiście subskrypcję. I co? I pierwszym hasłem konkursowym jest słowo pancerz. To jest pierwsze hasło.
na końcu, pod ostatnim filmikiem, czyli będziemy mieli ten filmik, jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden, czyli oprócz tego jeszcze trzy. W każdym filmiku będzie jedno słówko i te cztery słówka będziecie musieli napisać, które wam podam pod tym ostatnim filmikiem, pod tym czwartym. Wydaje mi się, że wszystko jasne, także przejdziemy sobie do tej bitwy. Niech ona może się skończy. Właściwie to zaraz się skończy. Widzicie, że ja tutaj już mam malutko HP. Jeszcze dostałem strzał niestety. Bardzo niefortunnie. A punkty drużyny przeciwnej bardzo szybko lecą w górę niestety. No i chciałem wyjechać. Może jakkolwiek dobić tego. Tą lodówkę niestety się nie udało. Ale to nic. Także zagramy sobie kolejną bitwę. Wydaje mi się, że taki sposób rozwiązania konkursu w ogóle będzie bardzo fajny i optymalny. Że wyeliminujemy troszkę właśnie tą losowość i to, że wygrywają osoby, które nawet nie oglądają filmików, które po prostu przychodzą stricte dlatego, że jest jakiś konkurs, więc no fajnie, po prostu fajnie i wydaje mi się, że to będzie fair w stosunku do stałych widzów, którzy to oglądają, którzy słuchają mnie i chcą tego słuchać. Wydaje mi się, że właśnie troszkę wam ulepszę, bo będę te słówka dawał no mniej więcej tak w środku, może pod koniec, czasami na początku filmu, więc no trzeba będzie oglądać, nie będzie też żadnego przypomnienia, także trzeba mnie słuchać niestety, wiem, że to jest czasami męczące, ale no trzeba. Swoją drogą część reklamowa już była, ale i tak chcę wam przypomnieć, moi drodzy, o tym kuponie, który mam. Czekajcie, co oni tam mają, Karo, Kran, dobra, pojadę może tu, czy nie. Chcę wam przypomnieć o tych kuponach, które mamy aktualnie u mnie w opisie. Są to kupony przygotowane specjalnie dla mnie i macie tam 4 zł zniżki przy zakupach za minimum 16 zł, więc naprawdę wydaje mi się, że fajna oferta, jeśli chcecie sobie coś kupić, a na pewno mnie będziecie mogli wesprzeć w ten sposób, także taka oferta, AppGallery przygotowało ją specjalnie dla was, więc dlatego po prostu wam o tym mówię. Więc to jest taka forma wsparcia delikatna mojej działalności tutaj, jako że ja bardzo chcę, żebyście wy mogli się rozwijać i w tej grze i ogólnie jakkolwiek poprawić, nie wiem czy mi wychodzi, ale jakkolwiek poprawić jakość gry polskich graczy. O, tam gdzieś stoi, widzicie, tam gdzieś stoi Godzilla, bo dobiła te projecto, raczej stoi tam troszkę dalej, więc na pewno tutaj nie możemy puszować. Czekajcie, wysputujemy? Nie, no tam nie możemy puszować, za nic w świecie. Tylko żeby te Karo tam nigdzie nie wyjechało, jak wyjedzie to jest kaplica. Dobra, widzicie, że ja na tych bitwach punktowanych gram w bardzo taki specyficzny sposób. Dobra, udało się uratować te Karo. Gram w bardzo specyficzny sposób, ponieważ staram się jak najdłużej zachować HP. Gram dosyć pasywnie, można to nazwać. Jedzie tutaj gościu chyba. Okej, okay. Pewne strzały strzelamy pewnie, nie ma tutaj co za bardzo raszować tych pocisków, bo to jest bez sensu. Patrzę tylko, czy nie mam tutaj żadnego przestrzału na tą Godzillę, nie będę... Nie dostanę nigdzie żadnej bomby nagle. Czy oni chcą wyjechać, czy nie? Dobra, wiecie co? Może ja jednak troszkę... O, chyba dostanę, wiecie. Okej. Okay. Dobra, w miarę... Ej, udało się przejechać, nie wiem jakim cudem. Oj, ma spotliner, więc do dupy. Gdzie on tą Godzillą uciekł? Swoją drogą. O! Tutaj uciekł. Jeśli to będzie przegrana, dojdzie, bo mamy 8-latka na drużynie. 2000 po spocie. A, to była dobrze zagrana bitwa, jak zwykle po mojemu zepsułem na sam koniec, więc bywa i tak. Więc tak, jeśli chcecie zrobić jakieś te zakupki, to naprawdę wesprzecie mnie w ten sposób. Jest to forma wsparcia, AppGallery naprawdę pozwala mi się rozwijać. Nie, on spadnie. Nie. Boże. Nie utknij tylko, proszę cię. A ten? On chce w ogóle jechać tą Godzillą? No chłopie, będziesz to tak stał?
Okej, okay, ta karo jest. O, zepsułem to w ogóle. Mogłem po prostu sobie pograć bardziej pasywnie, tak jak grałem od samego początku. A tak ta Godzilla pewnie gdzieś tutaj się ustawiła. Celuje tu. Chociaż to nie jest raczej ogarnięty gracz. A, gdzie on celuje? O, tam, dobra, karo, karo. Zagrało dobrze, bo teraz on się obróci. Dostanie od 268. Znowu będzie chciał się odwrócić. To karo wyjedzie, ma 4 pociski, więc. O, myślę, o to mi chodziło. No i hops, bitwa wygrana. Są jakieś tam punkty. Właściwie możecie mi napisać, czy wy teraz gracie te bitwy punktowane, bo ja zauważyłem, że jest naprawdę piękne kamo chyba do zgarnięcia za tą ligę diamentową i chciałbym bardzo ją zdobyć. A zrobiłem chyba, czekajcie, ile ja zrobiłem. A to była w ogóle moja pierwsza bitwa dopiero. Standardowo po punktacji miałem 4200, więc też chyba całkiem nieźle. STB jakimś się śmiga, także polecam wam ten pojazd i tak. Życzę wam powodzenia w konkursie i jeśli oglądacie to wszystko do końca, to wydaje mi się, że nie będziecie mieć problemów z wygraniem tak, pamiętajcie też o tej ankiecie, którą macie na karcie społeczności. Wybierzcie sobie nagrodę, jakie chcecie. No i pamiętajcie o tych słówkach. Pierwsze słówko to pancerz, przypominam jeszcze raz. No, no ja wam dziękuję za oglądanie, życzę powodzenia i słuchajcie mnie uważnie. Tak, dziękuję za oglądanie, życzę miłego dnia bądź też wieczoru, w zależności kiedy to oglądacie. Na razie, cześć.